a to było muzeum ateizmu. I wydawało się, że tak już będzie zawsze. A komunizm przeminął, a Kościół trwał. Trwało, ma gwarancję od samego Jezusa, że bramy piekielne go nie przemogą. Tylko, uwaga, nikt z nas takiej gwarancji nie ma, że wytrwa do końca w wierze. Bądźmy wierni Jezusowi, prośmy o łaskę wytrwania w wierze świętej aż do śmierci. A druga refleksja związana z obecnością chóru, a właściwie dwóch chórów w prezbiterium i na chórze. Jesteśmy powołani do tego, aby iść razem. Kościół jest rodziną, jest wspólnotą. Chór dobrze wie, ile musi trenować, żeby wybrzmiał jeden utwór, harmonia głosów i instrumentów. Tak samo jest w rodzinie, tak samo jest w kościele. Nie jest ważna moja indywidualność, ale wspólny śpiew. To jest obraz liturgii, to jest obraz Kościoła.